Witam Was serdecznie w cyklu rozmów i pogawędek o Mr. Mixie. 10 rano wybiła, rozpoczynamy. Jestem ja, Patrycja, oraz ze mną jest Grzegorz. Powiedz nam, Grzegorzu, skąd pochodzi Mr. Mix? Mr. Mix pochodzi z bajecznie kolorowej Italii, a dokładnie z miasteczka Umbra w rejonie Perugia. Wow, wow, wow. A od jakiego roku funkcjonuje? Chciałoby się rzec, że funkcjonuje od 1992, czyli 1992 roku. No to już kawał czasu. Powiedz nam co nieco o produkcie, o jakim... o czym? Powiedz nam o ofercie Mr. Mixa. Co zawiera? Jakie produkty? Mr. Mix to 4 super produkty, 4 linie produkcyjne, a mianowicie to będzie... To będą syropy, multifruty, pióre owocowe i czwarte takie tak zwane koncentraty barmańskie. A powiesz nam co nieco o składzie i właściwościach tych wszystkich produktów? Skład produktów Mr. Mix to przede wszystkim owoce, jak najmniejsza ilość czego, jak to się mówi? Konserwantów. Dziękuję. Ubiegłem, ona wszystko wie. Konserwantów. Konserwantów, które używają producenci. Czyli... O, czyli jednak używają jakichś konserwantów. To tak, ciekawe, używają, tak. Niestety powiedziałem to. Tymi konserwantami są cukier i kwasek cytrynowy. To nie najgorzej. No nie, nie najgorzej. No dobrze, to w takim razie, bo tak podążam sobie za taką znaną historią, gdy ktoś zrobił test lokalu fast foodowego, też dość popularnego, i okazało się, że produkty gastronomiczne, wyroby gastronomiczne nie pleśniały po bardzo długim czasie. Jak wygląda sprawa na przykład z syropami? No niestety nie możemy się pochwalić tak długą czytelnością, to znaczy nasze syropy po długim okresie nieużywania, ale otwarciu butelki, no niestety pojawia się tam takie coś jak pleśń, penicylina i... Aha, to znaczy w zasadzie, że to dobrze, nie? No, na chlebie nic nie wyrośnie. Świetnie. O co bym jeszcze chciała zapytać? O, troszeczkę sobie popróbowałam tych pióre owocowych. Bardzo się cieszę. I zauważyłam, że mają one inną gęstość. O co tu chodzi? No chodzi o to bardzo prostą rzecz. Każdy owoc ma swoją gęstość. Banan jest bardziej gęsty, kokos jest bardzo, bardzo gęsty. Ale natomiast jak włożymy sobie malinkę, tudzież truskawkę i gęstość jest inna. Mr. Mix nie zagęszcza tego niepotrzebnymi mączkami ziemniaczanymi czy innymi rzeczami. Nie. Pektyn na przykład dodaje? Pektyn używa w sposób naturalny, tak? W normalnej, dozwolonej ilości. Super. No powiem Ci, czuję się zachęcona i chętnie dowiedziałabym się czegoś więcej. Ale nie chcąc nie już... uprzedzajmy faktów. Nie uprzedzajmy faktów, ale nie chcąc też zabierać już uwagi widzów zbyt długo, no na dzisiaj kończymy nasz program. Bardzo dziękujemy za to, że z nami byliście. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tej marki, piszcie w komentarzach, a nas, nasz uczestnik Grzegorz. Tak, Grzegorz? Odpowie na nie. Na pewno. Pozdrawiamy serdecznie. Aloha. Polecamy się na przyszłość. Mr. Mix. Mr. Mix.